Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Zagrajmy The Elder Scrolls Skyrim i lecimy sobie dalej z akcją, która działa się ostatnio. Wyjdźmy sobie z menu. A, czyli mam skoczyć tam do środka. Skoczyłem akurat do ognia. Ale drży mi pad. O nie. Nie, ty mi nic nie zrobisz. Dobra, mam za nim iść. Wiesz, jak ci będzie. Ja kucam teraz. Przebiegnijmy szybko. Szybko. Pokazuj mi, że tym... Gdzie on jest? Fuck. On mnie goni. Dobra. Przejdźmy sobie tędy. Szybko. Biegniemy tam, do czego trzeba. Wiem, że mam się go trzymać. Dobra, on tutaj mi... Gdzie jest ten, co mam? A, czyli nie mogę wybrać albo iść tam, albo tam. Ale wiem, że mam wybrać tutaj. Lepiej będzie, jak wybiorę tutaj. Dobra, chodźmy tutaj. Bo wiem, że jest jakaś opcja wyboru, że można albo iść z nim tamtym, co tam te drugie drzwi pokazywałem, albo tutaj. Ale z tego, co się orientuję, to lepiej iść tutaj. Bo tam to jakieś ostre jakieś, nie wiem, wiksy. Znowu mówię wiksy. Dobra. Tutaj, z tego, co pamiętam, będzie broń. O, jest. Znowu mam jakieś... Źle mi się gra. Difficulty. Dobra. Nie, zostawię jak nowicjusz. Bo nie będę grał na jakimś hardzie, bo to jest przesrane. Dobra, wyjdźmy sobie. We'll meet again in Sovngarde, brother. A, czyli to jest jak... Czyli to jest ktoś... z naszych. Ja chciałem powiedzieć, że to jest jego brat. To by było posła. Daj mi go przeszukać. Zaś mam... Te... Trochę takie lekkie... utrudnienia w galiu. Chcę go przeszukać. A, czyli teraz dopiero... Ty mnie dopiero uwolniłeś z tych kajdanków? No to ham. Przeszukajmy sobie go. Tak, wiem, że masz to. A teraz załóżmy sobie to. Wejdźmy sobie w itemsy. Kliknijmy sobie al. I załóżmy sobie buty. Jakieś lepsze. Bo chodziłem w jakichś gównianych. W jakichś ze słomy butach chodziłem. I oczywiście to. Teraz wyglądam jak człowiek. Niczym Gandalf z Mordoru. Upa Gangnam Style. No co, nie podoba ci się mój taniec? Dobra. Wyjmiemy sobie broń, bo wiem, co tu się będzie działo. O, już ich zawołałem. O, coś bromy. Oj, myślę, że tak szybko to się pożynacie z życiem. Wy, a nie my. Żegnaj. Nie będziesz mi tu... Nie. Odwal się od mojego kumpla. Zginął. Ty, ale on chyba już naprawdę nie żyje. Dobra, przeszukajmy sobie ich. Nie będę brał ich rzeczy, tylko wezmę sobie od nich. Mają kasę? Ten ma klucz, to mi się przyda. To mi się nie przyda. Wiem, że to jest dobre, ale na razie nie będę brał czegoś lepszego. Dobra. LT to blok.
Aha, tym mogę się zablokować. Zablokować cios przeciwnika. Idziesz ty? Chyba, że tam mam coś zrobić. On tam już polas. Jakim cudem ty tam szybko przebiegłeś? Czekaj, czekaj, ja sobie przeszukam skrzynię, bo tu coś może być. Zaś jakiś klucz. I zaś jakiś miecz, ale nie wiem, czy nie lepszy od mojego? Tamten miał 25, a ten ma 23. A, sobie weźmę. Wezmę sobie go. Czy coś tu jest? Jakieś kubki, tu jakiś miecz też kolejny. Iron, też taki sam jak znalazłem w skrzyni. I od razu wybaczcie za pixel rate na ekranie. Ale nie nagrywam tego w Full HD, bo w Full HD się u mnie nie da. Muszę sobie polepszyć sprzęt, a po prostu chcę nagrać tego gameplaya, żeby mieć już to za sobą. A później na przykład nagram jakąś drugą część, na przykład kontynuację z inną postacią i od początku i jakieś, nie wiem, inne wiksy. Search chest. Przeszukajmy sobie skrzyni. O, jest gold. Tego co szukałem. Wybaczcie od razu, ale odpaliłem sobie stoper, bo 15-minutowe odcinki to akurat dobra rzesza. Akurat wróciłem w tą samą stronę, co przyszłem. Tak, jestem super. Gdzie tu mam iść? Panie! Tutaj mam. Tutaj nic nie ma. Wiem, jakie zwidy. Twoja stamina jest niska. A, ja wiem, gdzie mam iść. Ja tutaj mam iść. Dobra, blokujmy sobie to. No to idziesz, czy nie? Wiedziałem. Jest tu kto? Jest. Dzień dobry. Ale ja byłem dobrze nastawiony. Panie. O ty. Nie będziesz mi tu naszych... Sorry. Macie coś, co się mi przyda? Macie to samo, co wasi kumple. To samo, dokładnie. Czy tu coś jest, co mi się przyda? Potka magii. Dobra. Potka leczenia. To co jest? Co tu jest? Szukaj skrzynię? O, to mi się przyda. Super. Super. Tu nic nie ma. Tu już jak grałem wcześniej, to nic nie znalazłem. No i może teraz będę takim troszeczkę cięższym głosem mówił. No i dobra. Lecimy sobie dalej. Tak, przeszukałem już. Nie musisz mnie poganiać. Przepraszam. Przepraszam, wymsknęło mi się. Sorry, nie trafiłem. Tu coś jest. Kogo mam zabijać? Tego? Super. A się przestraszyłem, myślałem, że już mojego zabili. O, dzień dobry, długo pan tu mieszka? Tu nic nie ma. Widzę przez kraty. Jest tam coś? Nie ma nic. To jakbym otworzył, to by było super. A sobie otworzę. Wiem. O kurde. Ile mam tych lukpików? 12. To w tą stronę. Tak. Ach. Fuck this shit. Nie. Jest, jestem nowicjuszem. Otworzyłem to za trzecim razem. Bierzmy sobie książkę do czytania. Będziemy mieli co czytać po drodze. I potkę magii. Czy tu coś jest też? Tu nic nie ma, a więc tego nie opłaca się otwierać. Prowadź mnie, mój wierny towarzyszu.
Nic nie masz. Szkoda. Co? Ralof, coś niewyraźnie wyglądasz. Weź Rudinę z Corbin. Się przestraszyłem. Dobra, wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, pan tu jest... Przepraszam, Jelarov. Niestety. To przez te wierne lagi. Nie chcę twojego miecza. Skąd ty masz łuk? Pan nie strzela do mojego kumpla. Nie podpalaj tego, nie podpalaj. Spadaj ode mnie, spadaj. Spadaj. Ty też masz łuk? O, i po łuku twoim. Dobra. Czy wy coś mieliście ciekawego? Tylko strzały i tylko łuk. Naprawdę? Naprawdę? Wiem, że mam podnieść. Raczej opuścić bromę. Użyjmy sobie. Nie chcę, żebyś ty użył, ja sobie użyję. Pip! Jak to fajnie wyglądało. Czy tu coś jest? Nic, nigdy tu nie zaglądałem. Którędy iść? Chyba tędy. Tak, wiem, że słyszałem smoka. Tu coś jest ciekawego? Panie, gdzie ja dojdę tędy? Aha. Dojdę tu, skąd przyszłem. Czyli dojdę tam, skąd... przybyłem. Inaczej. Weźmy sobie pieniądzgi. I idziemy sobie dalej. Nie musisz mnie poganiać. Będę szybszy od ciebie. Oj, coś czuję, że tutaj będzie coś bardzo dużego i niedobrego. Pajączki. Ja jestem dobrym człowiekiem. Nie. Pajączki. Ja sobie z nimi nie poradzę. Dzień dobry. O nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, żyjesz? Panie, żyjesz? Panie, żyjesz? Nie, pan żyjesz. Żyjesz. Ale ja wam nic, cholera jasna, nie zrobiłem. Już? No. Dobra. Mój Gandalf daje radę. Wybaczcie, zmienię pozycję trochę. Coś tu jest ciekawego. Chyba nie zdaję sobie sprawy, że tutaj coś jest. Tak. Twórcy robią to specjalnie, żeby przedłużyć nam rozgrywkę. Tam jest niedźwiedź, który mocno śpi. Nie obudzimy go. Nie, bo nie mam łuku. Pierwsze zginąłbym. Po drugie nie dałbym On wstał. Spierdzielamy. Chodź tu, Bało. Gdzie on jest? Idziesz ty? On już tam doszedł. Doszedły. A my sobie wyjdziemy od razu na Skyrim. Raczej do Skyrim. Dobra. On już tu doszedł. A nie dźwięk, niech sobie śpi. Malakat is the deadly prince of Khorasis and Spurned. Many orcs worship him a fair good thinking. Nie wiem, co to znaczy, ale wam tak przeczytałem. Ha! A co się będę pierdzielił? Oho, na moim stoperze widać, że się zbliża 15 minut. Coś się zbugowało. Nie wiem, ale coś się zbugowało. Dobra,
15 minut wybiło. Looks like he's gone for good this time. I wiecie co to, oznacza? Oczywiście stop. I ja się z wami żegnam. Więc do kolejnego odcinka i na razie.